kochani, tu Pudelek. Ja nazywam się Agerowicka, jestem redaktor naczelną tego serwisu, a dzisiaj ze mną w studio redaktor Paw. Cześć. Oraz redaktor Tiga. Hejka. Wracamy do Was po krótkiej przerwie, natomiast tematy wspaniałe na dzień dzisiejszy dla Was przygotowałyśmy. Kosmiczne. Dosłownie, bo pogadamy o tym, co dzieje się w głowie Edyty Górniak, a dzieje się całkiem sporo, a potem o tym, jak Małgorzata Rozenek oszukuje fanów. Słuchajcie, zacznijmy od tego, co działo się w zeszłą sobotę na Paradzie Równości. Co tam się działo, a co się nie zadziało mimo wielkich obietnic? No ja myślę, że jest jedna osoba, która nie wie, co się działo na paradzie. Bo mimo szumnych zapowiedzi nie pojawiła się i to jest mocno bekowa rzecz. Mocno bekowa. Rozenek często tak się kreuje na taką, wiecie, sojuszniczkę i tak dalej. Chyba w zeszłym roku była na paradzie. Była chyba nawet z Wózkiem, nie? Tak, był mały Henio, Stasio, Tadeusz. I tutaj słuchajcie, już przygotowanie, nie wiem, od 11, kreacja, buty, skrzydła, wszyscy w ogóle ło. Skrzydła były zapowiadane już 2 tygodnie wcześniej. Tak. W rozmowie z Michałem Dziedzicem Gosia opowiadała, że ma przygotowane wielkie tęczowe skrzydła, że zrobi sensację. Tak, że szykuje coś wyjątkowego i że w tym roku ma ochotę zaszaleć. No i zaszalała, tylko szkoda, że nie w tym miejscu, w którym powinna, bo szaleństwo odbyło się raczej na Instagramie. Tak, to było mega podejrzane, bo wrzuciła chyba 4 storki, sukienka, w ogóle a potem nagle cisza. Potem jak była już parada, cisza. Nic nie było na tym historii, ale chyba to jakoś dopiero dzień później zapaliła się lampka, że... Gosia, gdzie ty byłaś? Ale jeszcze wróćmy do tych przygotowań, bo to wiecie, no jasno, miała sukienkę, buty i skrzydła, jak już ustaliliśmy, tęczowe, ogromne. Natomiast przygotowania były tak udokumentowane w social mediach, że szok. Czegoś takiego to naprawdę nie widziałam. Był zrobiony pod to nie TikTok, tylko jak to się nazywa na Instagramie? Reels, rolka. W rytm Beyoncé. No ja się potem spodziewałam, że ona będzie miała swoją platformę, słuchajcie. No tak. Godzinne, wielogodzinne, przepraszam, przygotowania, kosmetyczka, fryzjer, na miejscu też stylista, fotograf, tak. Oświetleniowiec, no pełna produkcja. No i słuchajcie, mi się zapaliła czerwona lampka, jako że ja byłam na paradzie i przeszłam tą paradą. Widziałam tam mnóstwo influencerów, celebrytów, zwykłych ludzi, pełno znajomych, spotkałam i tak dalej. Natomiast no jakby czekałam na to, co na tym Instagramie Gosi się będzie działo. I tak wieczorem sobie siedzę i patrzę, nie dzieje się nic. I dopiero jak sprawdziłam, że ona przeszła, bo miała taki fragment na tej rolce właśnie, że przechodzi kawałek ulicą, dopiero potem sprawdziłam, że to jest ulica obok tego salonu fryzjerskiego, która już była zamknięta ze względu na paradę, ale no ten spacer tą ulicą odbył się przed paradą. Ale to było w ogóle na trasie parady, czy nie? To było obok trasy parady, okay. Więc tam był taki fragment zamknięty. No i wiecie, no ja uruchomiłam swoje kontakty, posprawdzałam w kilku źródłach i wszystkie mi potwierdziły, no, że Gosia nie miała czasu wybrać się na paradę. Miała własną paradę. No. Paradowała po salonie fryzjerskim po prostu. No ale słuchajcie, my oczywiście chcieliśmy być tutaj jakby fair wobec Gosi i chociaż chyba nikt by nie uwierzył w to, że Gosia była na paradzie i nie wrzuciła żadnego story stamtąd. Jakby, no nie, która wszystko wrzuca, dosłownie, łącznie z tym, że ją dziecko No i słuchajcie, napisaliśmy do Gosi, Gosia co tam, jak była na paradzie. Nie no, nie podpuszczaliśmy jej, napisaliśmy wprost, hej Gosia, czemu nie było ci na paradzie? Nie odpisała nam. Zignorowała tę wiadomość. Wyświetlono, nie odpisano. A ja tylko chciałam tylko dodać, jak kilkanaście dni temu napisaliśmy do Gosi w sprawie, była taka mini drama z jej sukienką, że to był projekt... This is drama. Yes, że to był najprawdopodobniej projekt zainspirowany kreacją z AliExpress. Mm-hmm. 3 sekundy. Gosia, ale co, gdzie? Pokaż, czy nie widziałam. I potem ona odpisywała, nie wiem, publikację artykułu, 3 sekundy, Gosia, już. Ale no teraz, no nie miała czasu. No i co, no i czekaliśmy, Gosia nam finalnie nie odpisała, no ale nasze źródło nam odpisało. No i co, ustaliliśmy. No i nasze źródło podsumowało całą sytuację w ten sposób. Małgorzata spędziła kilka godzin na robieniu makijażu i charakteryzacji, bo jej strój naprawdę wyglądał imponująco. Po tym, gdy już była gotowa, poszła na paradę dosłownie na chwilę, przeszła po pasach, komentowała to na Instagramie i wróciła do innych obowiązków influencerki. Nie, no serio, dla mnie bardzo zabawna sytuacja. Tym bardziej, że no Gosia chyba się nie spodziewała, że wszyscy zauważą. Na pewno nie spodziewała się, że my o tym napiszemy. Tak. No i że taka krytyka na nią spadnie.
Tak, od razu pod kolejnym zdjęciem, gdzie oczywiście nie było związane z tematem, bo Gosia udawała, że nic się nie wydarzyło, tam chyba jakaś sesja pilatesu. Wszystkie komentarze były podobnej treści. Gosia, lol, udawała, że byłaś na poradzie, słabe. Tutaj może warto przytoczyć niektóre z nich. Chociaż jedno pani zdjęcie z parady chciałabym zobaczyć. Pani nie była na paradzie, prawda? To tylko Lance. Strasznie to przykre. Odnoszę takie samo wrażenie. Lance i tylko Lance się liczy. Czy za tym kostiumem stoi drugi człowiek? Wątpię. I też tutaj fajnie, ktoś zwrócił uwagę, że całe te cergiele i ten strój, gdzie tak naprawdę można było, nie wiem, zrobić jak Jessica Mercedes, która założyła jakąś koszulkę pierwszą, jaką tęczę i poszła sobie na paradę i nie stroiła się 3 godziny. Maszerować można w zwykłej koszulce. Tak a propos, wszyscy się świetnie bawili bez spiny, specjalnych przygotowań, normalnie poubierani w tęczowe motywy, bo tu nie chodziło o promocję własnej osoby. No właśnie o to chodzi. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim, wiecie, że przecież Gośka nie musiała się tak stroić, mogła pójść serio w jeansach, w t-shircie, w pierwszej lepszej sukience, jaką ma w szafie, wziąć papierową flagę do ręki i iść ulicami z wszystkimi, których tak głośno wspiera na Instagramie. Albo mogła zrobić sobie tę sesję, mogła ją sobie wrzucić na Instagram, powiedzieć, że wspiera, że nie ma jej na paradzie, bo nie wiem, nie może z jakiegoś tam powodu, ale napisać po prostu, że jestem, nie wiem, z wami sercem, wspieram was i tak dalej. Nie musiała robić takiej szopki, no po prostu cyrk, komedia. No Gosia zapomniała chyba, o co chodzi w tym wszystkim i w tym dniu. Chyba zapomniała, że nie chodzi o nią. No, o nią chyba nie. I no tak jak w zeszłym roku, tak, ona zabrała całą rodzinę, ubrała zwykłą jakąś tęczową sukienkę, wzięła flagę i no i była na tej paradzie. No ale tak w sumie po co to, jak sobie teraz o tym myślę? Wydaje mi się, że jakby zapytać przedstawicieli społeczności LGBT, czy czuli w jakiś sposób, nie wiem, że to jest im potrzebne, to, że Gosia Rozenek na Instagram rzuciła zdjęcie ze skrzydłami i w neonowej sukience, czy jest to jakakolwiek forma, bo też nie zapominajmy po co w ogóle, jaka jest idea Parady Równości. Mm-hmm. To nie wydaje mi się, żeby ktoś jakby, ona nawet to, co powiedziałaś, ona nawet nie próbowała tego w tę stronę odwrócić, że słuchajcie, wspieram, nie mogłam być, ale żeby, wiecie, tam, nie wiem, zawsze tak się mówi, żeby zwiększyć widoczność tego wydarzenia, tak, wiecie, dokładnie. O co chodzi. No. Ale no nawet... No umówmy się, nie każdy mógł być i nie każdy był. Natomiast, no właśnie, nie wiem, każdy jakoś próbował... Wesprzeć takim duchem. Tak, dokładnie. No Gośka, jak zwykle zresztą, no wsparła najbardziej swoją osobę i swoją promocję na Instagramie. Czy to jest fajne? No jak internauci podkreślają, bardzo nie. Natomiast no, dla mnie ciekawe jest również to, że tak jak już tu redaktor Tiga zauważyła, Gosia, która zwykle gada z nami po prostu w 3 sekundy, jak jakiś problem jest i trzeba coś wyjaśnić. Zresztą jak nie ma problemu i jakieś pozytywne pytania tam lecą w jej stronę, to też moment i mamy odpowiedź. Natomiast tutaj zapadła niezręczna cisza, która trwała 2 dni. A nie, on w sumie w naszą stronę ta cisza trwa do tej pory, ale po 2 dniach coś tam się jednak pojawiło. Gosia była bardziej wylewna podczas rozmowy z Plejadą, której udzieliła komentarza. No i oczywiście, jak to Gosia, dajcie mi spokój, nie róbcie większej afery. No dobra, no co ona tam powiedziała? To jest tak, że ja jestem teraz w bardzo intensywnym czasie zawodowo i nie tylko. Nie mam jak się pochylić nad tematem. Wydaje mi się, że ten temat został już zapomniany i nie rozgrzebujmy tego od nowa. Ale... Także wiecie, nawet tydzień nie minął od parady. Dwa dni minęły, przepraszam. No ale to mówię właśnie, nawet tydzień temat został zapomniany. Ale stop, miała pięć godzin na przygotowanie stylizacji i tak dalej, a nie ma czasu, żeby odpowiedzieć na pytanie, czemu no nie poszła na parady. To jest zalatana zawodowo. Tak, i nie tak tylko. Tak intensywnie było tego fryzjera, że już potem nie zdążyła po prostu na paradę, musiała do kolejnych obowiązków lecieć, a ja chciałam tylko powiedzieć, że te kolejne obowiązki to też są udokumentowane na Instagramie, to jest między innymi sesja zdjęciowa z psami. Bo tam, no serio, no widać, że ona w tej samej fryzurze i make-upie, który zrobiła sobie do tej tęczowej stylizacji, ma właśnie na zdjęciu z psami. Ale patrzcie, jaka sprytna, tutaj chciała bardzo taką słuszną strategię, wydaje mi się, na przeczekanie. Ale no, już Gosia nie śpi, minęły 2 dni, ona już, o nie, już nie wracajmy, tak jakbyśmy przypominali jakąś aferę tak, sprzed roku. Tak, no dosłownie. Nie rozgrzebujmy od nowa, ale stop, a gdzie był pierwszy raz rozgrzebany? No nie powiedziałaś nic. Może więc... to nasza wiadomość. Tak, tam... to my rozgrzebujemy po prostu. Się czepiamy, tak, biednej Gosi. Pomaga, się stroi godzinami. No ale komu pomaga? No właśnie o to chodzi. Kto pytał? Kto?
No poszło mega tak głupio, po prostu głupio. Po co to było? No a po co to było? No wyszło na to, że jest atencjuszką. Przepraszam, powiem to, nie wiem, czy to w ogóle kogoś dziwi w myśleniu do gości Rozenek, ale tak. Znaczy to nie jest nowość, ale można być atencyjnym i mimo wszystko, no... Co, zachować jakieś granice? No... No nie wiem, nie w tym przypadku chyba. Ja rozumiem, że było gorąco i tak dalej, i że miała inne obowiązki. No ale to nawet Gosia byś poszła pod pałac zapozować i gdzieś tam skrótem do domu, nie musiała przechodzić całej trasy, jeśli nie czuła się na siłach albo miała inne obowiązki. Ale po prostu wyszło to mega śmiesznie, mega głupio i po co? Nie wiemy. Gosia nam pewnie nie powie, ale może powie Plejadzie znowu. Czekamy. Albo za rok. Jak rozgrzebiemy. No dobra, słuchajcie, może starczy o tych tęczowych skrzydłach, ale porozmawiamy teraz o innych odlotach tych Edyty Górniak. Kochani, rozpoczął się sezon festiwalowy. Między innymi Opener, Audio River, Fest, Sunrise, nie wiem, Woodstock i... Wspaniały festiwal Harmonia Kosmosu. To nawet nie jest festiwal, a słuchajcie, zlot wolnych ludzi i to już 19. Nie wiem, co działo się na poprzednich 18, ale w tym roku niesamowici prelegenci, bo obok Edyty Górniak, już tu wspomnianej, między innymi Jerzy Zięba i Paprodziad. Brawo. To jest w ogóle line-up marzeń. Line-up marzeń. No i słuchajcie, Edyta odleciała, jak już tutaj padło. No nie wiem, czy może któraś chciałaby przytoczyć jej wypowiedź? Tak, pragnę to zrobić, ponieważ Edyta Górniak... Trzymaj, usiądźcie. Usiądźcie, siadajcie. Może się połóżcie nawet lepiej i weźcie szklankę wody, bo możecie zemdleć. Słabo wam się zrobi na 100%. Nie wytrzymacie. Górniak w trakcie swojej przemowy obwieściła, że na Ziemi żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie. A ona sama miała otrzymywać przekazy i tym samym przewidzieć pandemię. Dziękowała też Matrixowi i dywagowała, że nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Macie jakieś pytania? Ja mam miliard właśnie, o to chodzi. Słuchajcie, ten wywód Edyty był tak długi, że właśnie postanowiłyśmy, że przeczytamy go z podziałem na role. Znaczy rola jest jedna, rola Edyty, ale po dwa zdania będziemy czytać. Naprawdę przygotujcie się, bo jest grubo. I tak nikt z tego nie zrozumiecie. Tak właśnie, jak coś z tego zrozumiecie, to gratulujemy, brawo. Dajcie znać. Mamy teraz rekrutację w ogóle do Pudelka, więc się zgłaszajcie, bo potrzebujemy takich ludzi, którzy rozumieją, o czym gada Edyta Górniak. A analiza Edyty Górniak. Kto ma magistra, proszę, zapraszamy. Dobra, no to jedziemy. Chciałabym, żebyśmy tak prawdziwie z serca podziękowali Matrixowi, dlatego, że dzięki niemu możemy przypomnieć sobie wartości zapragnąć najmocniej w świecie prawdy i życia w tej prawdzie. Potrzebowaliśmy takiego wstrząsu i kopniaka i dziękujemy im za to. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę, ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wielkiego stworzenia. To, że ja wystąpiłam w obronie ludzi 2 lata temu, to było z pełnym komfortem, dlatego, że ja już wcześniej dostałam przekazy, czyli wiedziałam, co może się wydarzyć i byłam zupełnie spokojna o to, że jest to zaledwie kolejna pułapka. Ale co jest to? Ja nawet nie podejmuję się próby zrozumienia. Ja nie zrozumiałam tego, co ja przeczytałam. Podmiot liryczny odleciał. No Edyta jest w kosmosie, w ogóle jest to serio, to jest inna planeta. No reakcja internautów chyba, domyślacie się jaka była, podobna do naszej. Nikt nic nie zrozumiał. Wszyscy w ogóle w jakimś ostrym szoku, co się wydarzyło w tej głowie. No i jedną z takich osób, która głos zabrała w sprawie tego, nie wiem, oświadczenia, wywodu, refleksji nad życiem i wszechświatem. Jedną z tych osób była Karolina Korwin-Piotrowska. No i taka ładna parafraza ostatniego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego tutaj się zadziała. A jak tam u was, pani Kaczyński, ja bym to badała? To badała. No, to. Zgadzam się, podpisuję się pod tym totalnie. Proszę zbadać panią Edytę, co się dzieje w tej głowie. No trochę bardziej wylewny był Skiba, który poświęcił Edycie Górniak bardzo długi post na Facebooku, zdaje się.
tutaj tak przypomniał nieśmiało, że Dety Górniak nie skończyła szkoły żadnej ponad podstawową, tak? Nie, no tak. Edyta Górniak, wykształcenie, dwie klasy technikum pszczelarskiego. Ma rację. Na zlocie wolnych od myślenia ludzi, zlot foliarzy, fanów UFO, miłośników teorii spiskowych, wygłosiła płomienną mowę pełną bajkowych prawd, które zachwycą każdego, któremu mózg wylał się do umywalki. I ja ogólnie zgadzam się z tą koncepcją piosenkarki, bo to przecież niemożliwe, żeby takie stwory jak Morawiecki, Duda, Dworczyk, Terlecki, Ziobro, Witek czy Szydło byli homo sapiens. Oni muszą pochodzić z innych planet. Morawiecki, Duda i Ziobro jak nic pasują do biorobotów. Z kolei Terlecki i Szydło to klasyczni reptylianie. Terlecki może nawet służyć jako wzór człowieka jaszczura. Witek i Dworczyk to egzemplarze mocno pomieszane, więc nadają się do gatunku hybryd. No to może wyjaśnimy też naszym słuchaczom i sobie samym tak naprawdę, co oznacza. Co to jest, co słuchajcie, to jest? Bo to jest w ogóle, wiecie, taka, wiecie, no tu padają jakieś reptylianie, bioroboty, bez jakieś duszy, coś. Hybrydy. To hybrydy to ja znam tylko... Semilak. Tak, Semilak, Inglot, jakieś takie tutaj. Pozdrawiam moją panią manikiurzystkę Igę. Może się dowiemy, co to oznacza w głowie Edyty Górniak. I no i taki artykuł ze strony vibes.pl. Pozdrawiamy bardzo. Fajnie wytłumaczone właśnie, co to jest, kto to jest, o co Edycie chodzi. Bioroboty. Istoty stworzone w laboratoriach za pomocą in vitro. Chcą oni przejąć władzę na świecie, a prawdziwych ludzi, którzy nie dali się zaszczepić przeciwko COVID-19, umieścić w obozach rozrodczych. Aby produkowali kolejne pokolenia biorobotów. Według teorii datowanej sprzed pandemii, bioroboty to obserwatorzy lub przedstawiciele pozaziemskich cywilizacji, którzy żyją na Ziemi. I cannot. Dobra, ja jadę z hybrydami. Pozdrawiam jeszcze raz Igę. To mieszanka genetyczna człowieka i kosmity. Hybrydy wyglądają i żyją jak ludzie, ale w rzeczywistości są produktem wytworzonym przez pozaziemskie cywilizacje, które raz na jakiś czas odwiedzają Ziemię. Kosmici wytwarzają hybrydy, aby w nieodległej przyszłości zastąpić nimi wszystkich ludzi na świecie. Podobno udało się już to zrobić z niejednym politykiem i artystą. Tak, Avril Lavigne. Avril Lavigne. To nie, to ona nie żyje po prostu. No nie, podmienili ją. Ale podmienili ją. Na sobowtóra, nie na biorobota. A może? A skąd wiesz? Nie wiesz tego. Nie, to nie biorobot, to hybryda. Już mylisz pojęcia, a dopiero dwa są. Podstawowe. Dobra, ale jeśli chodzi o te podstawy, to jeszcze reptylianie. Taka rzecz, która się dość często pojawia w jakichś tam dyskusjach o showbiznesie zagranicznym. Kim są reptylianie? Reptylianie, inaczej jaszczuroludzie. To kosmici, którzy pochodzą z Alfa Draconis, gwiazdy w konstelacji Smoka i żyją na Ziemi od tysięcy lat. Reptylianie przybierają postaci znanych ludzi, aby za ich pomocą rządzić światem. O reptyliańskie pochodzenie oskarża się m.in. Marka Zuckerberga, Justina Biebera, Beyoncé, George'a Busha seniora oraz juniora, Elżbietę II i Władimira Putina. Ale słuchajcie, tak naprawdę to wszystkie te trzy grupy to są kosmici, tylko różnego pochodzenia. Tak, teraz kosmici. Mam taki... Wszystko okay. Kosmici. Ale nie, czekaj. Tak. Hybryda to tak. Trochę człowiek też. Tak, mieszanka, ale biorobot kosmita stworzony w laboratorium za pomocą in vitro. To więc po prostu to są wszyscy kosmici, tylko różne metody ich stworzenia zaszły. Nie, czekaj. Biorobot nie jest kosmitą. No moim zdaniem nie jest. No nie, został stworzony w laboratorium za pomocą in vitro, ale został stworzony w laboratorium, nie jest... Ale kto go stworzył? Istotą pozaziemską. A może w laboratorium poza ziemią? Nie, no w laboratorium za pomocą in vitro został stworzony. A kosmici nie znają in vitro? Mogą... Jezu, nie wiem. Nie, no serio, słuchajcie, dla mnie to jest tak grube, że ja... Mi brakuje słów. Nie, no to głowa paruje. To ale jest... słuchajcie, czy my mamy jakieś dane dotyczące frekwencji na tym festiwalu Dni Wolnych Ludzi? Czy tam było więcej osób niż na koncercie Norbiego? Bo jeśli tak, to naprawdę... Nie wiem, no słuchaj, no duże są te takie grupy ludzi, którzy w fałszywą plandemię no tak, ale wierzą w takie rzeczy i tak dalej, więc podejrzewam, że tam mogą się jednak, trochę dziać. Jednak wiesz, od fałszywej pandemii do laboratoriów in vitro... Plandemii, tak przepraszam. Do obozów rozrodczych dla niezaszczepionych to no, jest trochę jednak daleka droga. Naprawdę... Ja bym chciała poznać takie osoby, które stały pod stołem na tym zlocie wolnych ludzi i jak Edyta Górniak przemawiała, to oni mieli tacy... Tak, brawo, preach. Pola cię! Dobrze mówi. Otworzyłyśmy sobie właśnie... My.
otworzono nam. Otworzono zesłano nam. Zesłano nam z kosmosu. Słuchajcie, plan 2 dni tego festiwalu, no i nieźle tam się dzieje. Na przykład godzina 16:45, prowadząca Ewelina Frinhauf, chyba, czakry, olejki i kryształy. Potem 18:45, Lucyfer, kwiat życia i tożsamość anielskich ludzi. Godzina 12:15, technologia napędu UFO. No dobra, ale jeszcze zobacz, że jest scena Merkurego i tu jest na przykład relaksacyjno-insencyjny koncert Misji Gongów. Czego? Misji Gongów. To jest taki zespół? Godzina 10:45, zajebisty wykład, naprawdę. Human Design. Odzyskaj autorytet w sobie. O, to jest też dobre. Syn chroni zac ja z ja. To trzeba mieć naprawdę dobre zdrowie, żeby od 10 do następnego dnia, do przynajmniej godziny 18, słuchajcie, te wszystkie sceny, a wiemy, że było 6, 180 prelegentów. Śmierć przydaje się w życiu, sorry, ale właśnie to zobaczyłam. O, to ja bym na to poszła. Ukryte korzyści z choroby. Głodówka, przyjaciel człowieka obudzonego. O, to Natalia Siwiec na pewno tam występowała. Na 100%. Ja nie mam siły w ogóle, to można zwariować. I to jest jeden dzień? To jest jeden dzień. To jest pierwszy dzień tego festiwalu dopiero. I jedna scena. Jezu, to była dopiero scena Neptun. A jeszcze są Jowisz, Merkury i tak dalej. No dobra, ale słuchajcie, bo Edyta, to jakby nie skończyło się na tym, że Skiba coś tam powiedział, że Korwin-Piotrowska coś powiedziała, bo nawet ksiądz się włączył w to. Tak, słuchajcie, no ksiądz, boska ingerencja. Ksiądz się odpalił na ten fragment wystąpienia, w którym Edyta powiedziała, że nie wszyscy ludzie mają duszę. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wielkiego stworzenia. W polemikę z Edytą na łamach faktów wszedł ksiądz Jerzy Koplewski, który powiedział tak. Każdy człowiek składa się z duszy i ciała. Wszystkie nasze marzenia, zdolności, predyspozycje, uczucia mają wymiar duchowy. Dopiero śmierć odłącza duszę od ciała? No proste jak drut. Jak można powiedzieć, że ktoś nie ma duszy? Jak nie ma duszy i ma samo ciało, to znaczy, że jest w grobie. No w sumie tam się to wpasowuje w ten wykład śmierć w życiu człowieka, tak? Tak. Znaczenie śmierci w życiu człowieka. Potrzeba chyba. Coś śmierć. Takiego, dobra, tak. Ale słuchajcie, w ogóle o tym wspominam, o tej wypowiedzi, bo bezpośrednio do niej się odniosła Edyta, bo oczywiście no, musiała odpowiedzieć na całe to, co się rozlało w internecie po tym wystąpieniu. A się rozlało ostro, bo wiecie, my tu sobie siedzimy, śmieszkujemy, coś tam Korwin-Piotrowska powiedziała, coś tam Skiba, coś tam ksiądz w fakcie. Natomiast no internauci, no to tam naprawdę gruba jazda była, no bo to jest chyba najdziwniejsza rzecz, jaką Edyta do tej pory powiedziała, a odrywało już ją wielokrotnie. No i Edyta odpowiedziała księdzu Koplewskiemu słowami. Mam dla niego smutną wiadomość. Wystarczy. Koniec. Koniec tyle. Nara. Naura. Jesteś biorobotem. Tak. Z całą pewnością muszę potwierdzić, iż niestety nie każda istota, która wygląda jak człowiek, ma duszę. Temat ten jest ukrywany w historii i jest mocno złożony, więc dla rozpoznania jego najprostszego fragmentu stawiam pytanie. Skąd wzięło się określenie uznane przez Kościół i używane w kazaniach jako pouczenie i przestroga? Zaprzedać duszę diabłu. Aha. Czyli rozumiem. Reptylianie lub... Kto nie ma duszy, no a nic. Ten, kto ma na sobie kombinezon biologiczny, tak. Zapomniałam, przepraszam, ale to jest tak. Dużo pojęć. Czekajcie, bo jednak czyli... widzę, że to był dalszy ciąg jakiś o tych duszach. Ale to poczekaj, ale to zatrzymajmy się przy tym. Czy osoba, która ma na sobie kombinezon biologiczny, sprzedała duszę diabłu? Tak, dlatego jej nie ma i chce... No zastąpić wszystkich ludzi tak, na bez świecie duszy, tak? Pozbyć się wszystkich hybrydami. Duszy. Tak. Dobra, okej. Okay. No i co tam jeszcze Edyta temu księdzu właśnie, powiedziała? Bo ona, Edyta chyba nie ma takiej teorii, co się dzieje z tymi duszami. Znaczy w sensie te osoby, bioroboty miały te dusze, a nie, stop. Bioroboty nie mają duszy, czy to jest kolejna kategoria osoby nie bez no, duszy? Bioroboty... Nie, żadne z nich nie żadne ma duszy. Z nich. Te no, wszystkie trzy kategorie, ani jaszczury, ani nie mają duszy. Nie. Okej, okay, ale Edyta ogólnie zakłada... To są stworzenia, wydaje mi się, negatywne. I one nigdy nie miały duszy, czy ją straciły? Nie mam pojęcia. Bo ja teraz robię analizę tej wypowiedzi, jej tutaj tezy, że w kościele jest to sformułowanie, że zaprzedać duszę diabłu. Czyli to są osoby, które zaprzedały te dusze, czy jej nigdy nie miały? No musiały ją. Ale no może słuchajcie. To musiały mieć. No czyli musiały mieć. Czyli musiały mieć. Tak. Musiały mieć, no.
Czyli nie, ja już nie wiem, co Edyta... Logika u Edyty ogólnie nie jest dobra, ale słuchajcie, mocną stroną wypowiedzi. Może się dowiem, bo to był dalszy ciąg o tej duszy. Czy to nie dusza od wieków stanowi najwyższą walutę, o którą toczą się handle we wszystkich zakamarkach naszej ziemi? Wiele razy stawiałam pytanie, co to jest ta dusza, że walczy o nią i Bóg, i diabeł? Antychryst nie walczyłby o nią, gdyby ją miał. To tak, jakby powiedzieć, że chleb to tylko woda, mąka i drożdże. Nie powstałby jednak, gdyby nie był poddany procesowi. Nie, czekajcie, bo ja zaczęłam czytać dalej i naprawdę mnie to pokonało. Człowiek to istota także biologiczno, chemiczno, elektromagnetyczna. Wielu, jak choćby ksiądz inny, potwierdziło to wiele lat temu. Ja nawet nie wiem... mnie jest nawet trudno, tak wiecie, jakoś omówić ten temat, bo ja nie rozumiem i nie widzę, jaki to jest ciąg myślowy. I z czym tu w ogóle można... Znaczy ja ogólnie szanuję księdza, który postanowił tutaj jakoś... W ogóle spróbował. Tak, spróbował. Była próba porozumienia się z Edytą. No tam na Facebooku Edyta pisała również tak. Cieszę się, że moja wypowiedź wywołała dyskusję. To zdecydowanie potwierdza, że podjęłam ważne zagadnienia prędzej czy później i tak spotkanie z historią naszego świata jest nieuniknione i jest absolutnym priorytetem w procesie właściwego rozpoznania siebie, swojego miejsca i zadania we wszechświecie. Wszechświat z duży liter. Nawet jeśli na razie to mniejszość populacji jest gotowa na poszerzenie swojej wiedzy i percepcji w zakresie wszelkim, a nie tylko pozostanie w ramach wyznaczonych i narzuconych przez edukację szkolną, proces i tak już ruszył i nic tego nie zatrzyma. Tak, zgadzam się. Bardzo, bardzo ważny temat. Fajnie, że Edyta go poruszyła, bo uważam, że temat biorobotów jest niedostatecznie w dyskusji, w debacie w Polsce poruszany. Tak. Dzięki, Edyta, to był ważny głos. Fajnie, że tutaj świadomość Polaków w tym temacie powiększasz. Bardzo ważne. Myślę, że hybrydy reptylijane to są takie rzeczy, które Polacy powinni teraz głównie o nich myśleć i się nimi przejmować. Bo to są prawdziwe problemy, a nie inflacja. Daj spokój, przestań. Ty się martw, żeby cię biorobot nie zapłodnił. Mamy nową, słuchajcie, definicję biorobotów. Potocznie przyjęło się tak mówić na likwidatorów, którzy poświęcili się przy usuwaniu napromieniowanych grafitowych elementów z reaktora w Czarnobylu. Nawet normalne roboty, jak łaziki kosmiczne, tam nie dawały rady i się psuły, a bioroboty dawały radę. W kontekście harmonii kosmosu to jednak po prostu żywe roboty, czyli istoty bez duszy, no to Edyta miała rację, posłuszni, bezmyślni niewolnicy, żyjący w Matrixie i jeżeli szydzisz ze słów Edyty Górniak i Wolnych Ludzi, to jesteś biorobotem. To bioroboty, a bioroboty wiedzą, że są biorobotami, czy nie wiedzą? Nie, bo nie mają chyba... Chociaż nie, nie mają duszy, ale może mają sztuczną tą inteligencję. No są bezmyślni, nie no, są, słuchajcie, bez duszy, posłuszni i bezmyślni niewolnicy. Tak, bo oni są... Żyjemy w Matrixie, nawet o tym nie wiemy. Ej, to my jesteśmy robotami? Ja cię kradę, super. Wiesz co, tak, bo chyba z tego wynika, że osoby, które się nie zaszczepiły, są prawdziwymi ludźmi, których bioroboty zamykają w tych obozach reprodukcyjnych. Mówiłam, że my zamykamy... będą nas zapładniać. No nie. Mówiłam, to się śmiałyście. No nie, bo to my zamykamy. Ale którzy się nie dali zaszczepić. A, bo my jesteśmy biorobotami. No. Tak. My chcemy przejąć władzę nad światem, tak. A tych prawdziwych, czyli osób, które się nie zaszczepiły, chcemy w tych obozach rozrodczych, aby produkować kolejne pokolenie biorobotów. A, czyli my już nie musimy być zapładniane, nie. Bo my już jesteśmy. Nie, my tylko, tych do zapładniania. My tylko antyszczepów zamykamy w tak. obozach, żeby oni produkowali kolejne pokolenie biorobotów. Antyszczepów? No tak. Czy zaszczepionych? No, nie zaszczepionych. Nie dali się zaszczepić. To jest wszystko połączone, no przecież wiadomo, że czyli ruch antyszczepowy jest połączony z biorobotami. Edyta? Szkolenie biorobotów odbywa się już w czasach szkolnych. Bo system edukacji oducza myślenia. O, oczywiście pada też coś o Big Farmie. Tak, no wiadomo, oczywiście. Otwórz oczy, bądź telewizor. O, jest super. Edyta zapomniała o elicie masońskiej i o Illuminati, a tutaj o tym jest. Wedle jednej z teorii bioroboty nie służą tylko jako siła robocza, ale są też dawcami narządów czy niewolnikami seksualnymi. Dla elity masońskiej. Mówiłam, że będą zapładniać. Ja jestem biorobotem na bank. Główne programy biorobota są sterowane za pomocą poleceń zewnętrznych, podobnie jak wyszukiwarka Google. Może wyszukać za pomocą poleceń głosowych. Hej Google.
Ja nie osi już, nie, to jest, ja jestem pogubiona to totalnie. Za gruby temat. Nie rozróżniam jednych od drugich, niestety, gubię się w tym, natomiast no to dlatego, że ja już na etapie edukacji szkolnej, jak wiemy, zostałam nauczona bycia biorobotem. Tak, Edyta wiadomo skończyła edukację na technikum, drugiej klasie technikum pszczelarskiego. Tak, więc to chyba dopiero na studiach są chyba te wszystkie. Ale właśnie wiecie co, przy tej edukacji jesteśmy i tak właśnie ostatnio rozmawiałam ze znajomym, który mówi, że no trochę się w sumie nawet martwi o tę Edytę, nie? Że ona z tym ziębą, tak, że może ona coś łyka, w ogóle nie wiadomo, no co się dzieje, gdzie ta kobieta jakby odfrunęła myślami i tak dalej. I ja miałam tylko jedną taką refleksję, że no to jest jednak, co by tam nie mówić o biorobotach i tak dalej, efekt tego, że ona naprawdę nie przyjęła żadnej edukacji, a jest osobą wysoko wrażliwą i ona próbuje zrozumieć świat, panujące w nim zasady na swój sposób i łatwiej jest jej uwierzyć w to, że żyją jacyś reptilianie, niż w to, że nie wiem, jak działa szczepionka. Tak, ale też wydaje mi się, że jak są różne badania robione, teraz ja socjolog, na temat podatności na teorie spiskowe, kto wierzy w takie teorie, to są z reguły osoby, które mają jakieś takie poczucie krzywdy, które tłumaczą właśnie tym, że jakieś tam siły różne wyższe, obce bioroboty i tak dalej je pokrzywdziły. One są lepsze, bo one widzą i mają tego świadomość. Co często się wiąże z niższym wykształceniem, ale nie wiem, bo teraz jak zaczęłaś o tym mówić, zaczęłam sobie myśleć o innych tego typu osobach, czy Iwan Komarenko też skończył edukację na... Wiola Kołakowska. Znaczy, żaden z nich mi się nie jawi jako jakiś tytan intelektu, ale nie wiem, też miałam taką refleksję, co się stało. No bo wiecie, Edycie? Bo to też oczywiście nie jest tak, że każda jedna osoba ze szkoły jest mało inteligentna i wierzy w takie teorie spiskowe, bo oczywiście, że nie. Natomiast no tutaj jest jakby wspólny mianownik i trudno go wykluczyć jakby z tego, że ma na to bardzo duży wpływ. Widziałam ostatnio też takiego TikToka, że osoby, które bardzo mocno wierzą w znaki zodiaku, w moce kryształów i tak dalej, często to wynika z tego, że próbują zrozumieć świat i ludzi, którzy ich otaczają, bo same jako dzieci na przykład nigdy nie były zrozumiane, nigdy nie dostawały potrzebnej im atencji, no i że one chcą dać tę atencję i dać zrozumienie drugiemu człowiekowi przez to, że właśnie próbują, no... rozkminić właśnie na podstawie na przykład znaków zodiaku, kto jaki jest. I oczywiście, nie wiem, to był TikTok, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek poparcie w badaniach, natomiast też sobie pomyślałam, że coś w tym może być. Tak, ale mimo wszystko jest różnica, wydaje mi się, między interpretowaniem działań przez osób, przez ich znak zodiaku, a teorią obozach reprodukcyjnych biorobotów. Nie no, totalnie tak, ale no gdzieś widzę, że jest tutaj takie... No jak to powiedzieć? No, że gdzieś tu... Jakiś wspólny mianownik? Coś tutaj pływamy po jednej płaszczyźnie takiego właśnie braku zrozumienia, braku niezrozumienia też świata, nieposiadania żadnych narzędzi, które by pomogły ten świat zrozumieć. No i właśnie wtedy z pomocą przychodzą teorie spiskowe, w których Edyta jest po prostu pogrzebana po uszy. No już nie ma ratunku chyba. Nie ma ratunku, też tak uważam. No cóż, słuchajcie, kończymy na dzisiaj, bo ja już nie mam siły. Moje baterie wysiadają, więc chyba tak, chyba tak, pora się naładować. Że pamiętajcie, że Ziemia jest płaska, tak? A tak, no oczywiście, oczywiście. No. Oczywiście, że jest płaska. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Następnym razem mam nadzieję, że już trochę mniej dziwne tematy i że cokolwiek będziemy rozumiały z tego, o czym gadamy. Pozdrawiamy was ciepło w te gorące już lato. Super. Trzymajcie się, pa, pa. Pa.